miśki! Ostatnio jedna z was na Instagramie wysłała mi pewnego TikToka i nie skomentowała go w żaden sposób, napisała tylko XDDD. D chyba jeszcze jedno, chyba 4D było. No i co? Zainteresowałam się. Kliknęłam i po kilku minutach byłam już totalnie wciągnięta w rabbit hole. Dzisiaj będziemy mówić o pani Rii Patrycji Sokół. Kim jest ten człowiek? Śpieszę z wyjaśnieniem. Wcześniej była głównie piosenkarką, łamaną na celebrytką. Wydała na przykład piosenkę Woman's Work, w której całowała się z Weroniką Rosati. Wystąpiła w X Factorze, w sensie na castingu, bo do programu się nie dostała. Rudy się nie dostał! Próbowała tam przypodobać się Kubie Wojewódzkiemu, ale chyba z dość marnym skutkiem, bo jakiś czas później Kuba w Polityce napisał o niej to. Oto kobieta automarketingowego renesansu, znana głównie z faktu dużego pragnienia bycia znaną. Na każde spotkanie z mężczyzną zaprasza też innego mężczyznę z aparatem, co owocuje później prasowym love story. W pułapkę wpadli m.in. Nergal i kilku innych. Teraz Łukasz Nowicki. Podobno sokoły idealnie rozpoznają ofiarę, ale kiepsko budują gniazda. Mój ulubiony event z życia pani Sokół to jest to, kiedy zabłysnęła na premierze filmu Ambasada. Namalowała sobie swastykę na policzku. Ludzie, zresztą słusznie moim zdaniem, zrobili oczy jak 5 zł. No i nasza gwiazda została skrytykowana. I teraz słuchajcie jej tłumaczenia, bo to jest hit. Zaskoczę wszystkich, którzy uznali mnie za nazistkę. Nazistką nie jestem, a teraz zszokuję. Jestem Żydówką, napisane małą literą. Nie mówię zapomnijmy i kpijmy z historii, ale mówię niech także obudzi się w nas radosny świr, który żeby nie zwariować pomimo wszelkich przeszkód potrafi się zdystansować. Moja swastyka to podkreślenie mojej aprobaty do dystansu pokazanego w filmie, puszczenie oka dopuszczającego oka pana Machulskiego. No i jednej rzeczy pani Rii Patrycji Sokół odmówić nie można. Radosny świr to się w tej kobiecie obudził na pewno. Zmieniła imię z Patrycji na Rię, czyli głos miłości. Odbyła otwierające oczy na świat podróże. Oczywiście jak to rasowy człowiek jej profesji nie omieszkała wspomnieć o tym, że była również na wycieczce w Dubaju. No i wszyscy wiecie, co musiało się stać. Oczywiście, że zaczęła sprzedawać swoje mądrości w internecie. A jakie to są mądrości? Zapnijcie pasy, moi drodzy, bo mi naprawdę przez po całym dniu słuchania tego bardzo mocno przypaliło obwody w mózgu. Żeby nie patrzeć na płacenie jako na stratę, tylko na inwestycję. Bo inwestycja w samym znaczeniu ma założenie, że to się zwróci pomnożone. Więc jeżeli wydajesz pieniądze z intencją inwestycji, to nagle te pieniądze zwracają. Ja to już słyszałam gdzieś? A więc kiedykolwiek wydaję na coś w moim życiu pieniądze, w mojej głowie po prostu pojawia się myśl, że wróci to do mnie trzykrotnie. O co chodzi z tymi ludźmi? Czemu wszyscy chcą usprawiedliwić swoje wydawanie hajsu jakimiś głupotami? Wydawajcie sobie ile chcecie, ale nie próbujcie mi wmówić, że to jest jakaś droga do bogactwa, bo to jest absolutny absurd. Ja mam naprawdę bardzo dużo wiadomości. Jak to jest możliwe, że właśnie zapłaciłam za twój kurs i za chwilę dostałam pieniądze zwrot w ogóle znikąd, albo zwrot podatku? Zwrot znikąd to akurat nie wiem jak działa, ale zwrot podatku to już całkiem tak. To nie jest jakiś czary-mary deus ex machina wróżki przynoszą w zębach pieniądze, tylko coś, czego świadomy obywatel płacący podatki powinien się spodziewać. Ale niespodzianka, o kurde, zapłaciłam za internet wczoraj i dzisiaj śmiga mi Instagram w domu. Jak to się stało w ogóle? To nie działa tak, że zapiszecie się na kurs tej pani i potem nagle dostaniecie zwrot podatków 3 razy w ciągu roku. Każda złotówka, euro, dolar, każda moneta wydana na mnie z miejsca obfitości jest monetą, która się pomnaża. Słuchając tego, ja mam wrażenie, że to jest jakaś gloryfikacja stanu, w którym leżymy i pachniemy i czekamy na to, aż któregoś dnia przejdzie obok nas kaczka i złoży złote jajo. Ja w tym momencie nie mam totalnie na myśli tego, żeby sobie wszystkiego żałować. Ale uważam, że gadanie, że każda wydana złotówka to jest inwestycja, wprowadza ludzi w błąd. Istnieje coś takiego jak nieprzemyślany wydatek. Istnieje coś takiego jak zła inwestycja, jak wyrzucenie pieniędzy w błoto. Szczególnie dziwny i krzywy wydźwięk mają te TikToki w akompaniamencie sprzedawania ludziom bardzo drogich kursów. Odbieram to trochę w taki sposób. Najpierw cię zmiękczę. No wydaj, wydaj, wydawanie jest spoko. Wydaj pieniądze, to jest inwestycja. Każda złotówka, to wszystko ci wróci. A potem delikatnie podsunę ci numer konta. Z mojej perspektywy wygląda to na dość przemyślane i wyrafinowane. Rio.
Czy można kupować na promocjach? Można, jak najbardziej. Każda wydana złotówka na mnie jest inwestycją, a nie kosztem i brakiem. To nie jest tak, że żyjesz sobie tym życiem i potem możesz sobie gdzieś złożyć reklamację. Pójdziesz i powiesz, hej, ja nie to zamawiałam, zamawiałam coś innego. Nie za bardzo jest do kogo. My myślimy, że jest do kogo. I wtedy sobie wyobrażamy, że to jest pewnie wina naszych rodziców, bo nas źle wychowali, albo wina systemu, albo wina naszego szefa, albo pretensje po prostu wymyślamy sobie i adresujemy do mnóstwa ludzi potencjalnych i napędzamy dalszą iluzję, bo dalej się utwierdzamy w tym, że nie mieliśmy na nic wpływu. Tak naprawdę każdy z nas ma taką jedną osobę, do której się może zgłosić z reklamacją. Zgadnijcie do kogo. To też skądś kojarzę. Hello there. Uwaga, mam dla was smaczka. Te światy się połączyły. Wczoraj trafiłam na taki wykład polskiej artystki, która nazywa się Ria Sokół. Tak, nasza ulubiona mama z TikToka czerpie inspirację z dzisiaj omawianej Rii. Rii. To całkiem sporo tłumaczy. Żeby crossoverów było mało, to nasza dzisiejsza bohaterka kumpluje się także z owianym sławą światową i memami Łukaszem Jakubiakiem. Takie doborowe towarzystwo. Przywitajcie ją wielkimi brawami, Ria Sokół! Ale wracając, czemu mam negatywną opinię na temat tej wypowiedzi? Czy uważam, że poczucie sprawczości w życiu nie jest ważne? Oczywiście, że jest ważne i to bardzo. Niepokój we mnie budzi znowu takie sprzedawanie ludziom treści, że wszystko, co złe w ich życiu, wszystko, co jest nie tak w ich życiu, to jest tylko ich wina. Historie są różne, relacje są różne i chcąc, nie chcąc, na swojej drodze spotykamy ludzi, którzy negatywnie wpłynęli na nasze życie. I duża sztuka polega na tym, żeby to dostrzec, że ktoś umyślnie lub nieumyślnie w jakiś sposób zrobił nam krzywdę, żeby móc to sobie przepracować, żeby też zauważyć, że to nie jest tak, że my jesteśmy najgorszym, co ten świat spotkało i skupiamy wokół siebie wszystkie nieszczęścia i klęski. Ach, jakie to uwalniające, gdy zdajemy sobie sprawę, że producentem, do którego możemy złożyć reklamacje dotyczące naszego życia, jesteśmy my. Ja uważam, że dla wielu ludzi to może być przytłaczające bardzo mocno. Nie dlatego, że bym chciała świata, w którym nikt nie bierze za siebie odpowiedzialności, tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie być przyczyną wszystkiego złego, co nam się w życiu stało. No, moim zdaniem takie treści mogą być szkodliwe. Ale jeśli już o szkodliwości mówimy... Tak naprawdę, jak spojrzymy na depresję, to jest właśnie zdrowienie, to jest dochodzenie do wolności. Czemu każdy z tych ludzi zawsze musi wchodzić na ten temat? Już mnie to frustruje, że za każdym razem, jak przyglądam się wypowiedziom, karierze tego typu ludzi, to zawsze, zawsze musi pojawić się temat depresji. Kto wam dał licencję na mówienie o chorobach, jeśli nie jesteście lekarzami, jakoś nie palicie się do tego, żeby wykonywać operacje wycięcia kamieni nerkowych. Drastyczne uświadamianie sobie tego, że jesteśmy wolni i że my musimy znaleźć tą wolność, bo wolność w naszym życiu jest jedną z najważniejszych wartości i że każdy jej pragnie, każdy za nią tęskni, każdy o niej marzy, bo wolność to jest wszystko, wolność to jest miłość, wolność to jest radość, wolność to jest inna perspektywa, inne możliwości kompletnie. Inspiracja, kreacja. Sorki, że to powiem, ale myślę, że przyszedł na to czas. Przyszedł czas zaadresować słonia w pokoju. To jest bełkot. To jest ładnie powiedziane. Pani Ria ma przyjemny głos. Jest muzyczka w tle, ale treści nie ma. Depresja to nie jest drastyczne uświadamianie sobie tego, że jesteśmy wolni. Co to są za farmazony w ogóle? Depresja jest ciężką chorobą, na którą według WHO cierpi 5% dorosłych ludzi na świecie. Strasznie mnie triggeruje wycieranie sobie mordy tą chorobą przez wszystkich ludzi. Ale wracając do bełkotu, to bełkot jest bardzo mocną stroną pani Sokół. Żyjemy w takich dwóch rzeczywistościach, trochę jak ta strona internetowa i strona źródłowa. I ten świat materialny jest tym, co my widzimy, natomiast źródłowo to jest jedyne miejsce, na które mamy wpływ, żeby coś się inaczej wyświetliło na stronie internetowej, czyli w naszym życiu. Tam słowa brzmią inaczej, słowa oznaczają co innego. To kodowanie wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Wybujałe, nic nie wnoszące porównania, które mają sprawiać, że ta wypowiedź jest taka bardziej kwiecista, bardziej mądra. Tak naprawdę nie obrazują żadnego problemu i tylko ta wypowiedź staje się bardziej zagmatwana. Teraz mam dla was coś naprawdę dobrego. Filmik, z którego pani Sokół bardzo mocno zasłynęła i który najprawdopodobniej wam się wyświetli, jak na Twitterze sobie wpiszecie Ria Sokół. Miałam taką sytuację parę dni temu, że wykonywałam bardzo duży przelew na jedno z moich marzeń. Ja zazwyczaj, jak robię przelew, zwłaszcza taki wielki, zwłaszcza na moje marzenie, to robię sobie taki rytuał z Julią, z mojego teamu. I
robimy taki rytuał płacenia. Siedzę z nią na telefonie, robię ten rytuał płacenia, jestem przeszczęśliwa, że wysyłam te pieniądze. Puszczałem muzykę, wszystko, napięcie rośnie i nagle ja mówię, o, Julia, nie przeszedł ten przelew. A co się stało? No jest napisane, że mam zwiększyć limity. Ja mam takie, wow, mam zwiększyć limity. Miałam ciarki na całym ciele, bo zobaczyłam, że to dokładnie tak jest. Że my czasami coś, co nas zatrzymuje, traktujemy jako blokadę, przeszkodę, test od życia. Typiara odkryła, że można zmieniać sobie limity w banku i zrobiła z tego metaforę życia. No faktycznie, kurka wodna, daje do myślenia. Ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że takie rozkminy tego typu to towarzyszą nastolatkom za garażem, jak pierwszy raz kosztują alkoholu. Takie przenośnie mają się widowni wydawać takie wzniosłe, ale no jak się to rozłoży na czynniki pierwsze, no to jednak jest to próba wymyślenia koła na nowo. Czego możemy się dowiedzieć na stronie internetowej pani Soku? Otóż tutaj jest jakby przedstawienie postaci. Ona pisze o sobie, słuchajcie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych w tej chwili mentorek w branży rozwoju osobistego i duchowego. Znana setką tysięcy osób w Polsce i na świecie ze swoich działań na rzecz inspirowania do pozytywnych zmian. Aktywnie udziela się zarówno w internecie, jak i na żywo podczas rozlicznych wykładów, performance'ów i wywiadów. Liczba obserwujących ją ludzi stale wzrasta, a ona sama jest zdobywczynią licznych wyróżnień, jak choćby nagrody Polish Businesswoman Award w kategorii charyzmatyczna liderka wśród świadomych mówczyń. Jest również autorką wielu... Tutaj jest cały jeszcze to, co ona skończyła, jakie kursy, sratatata. Najbardziej interesuje nas oczywiście zakładka sklep, no bo na tym polegają te filmy, że biorę jakiegoś człowieka i on sprzedaje jakieś swoje... fiubździu i właśnie śmiejemy się z tego, że to jest takie drogie. A tutaj ceny są, o panie, mnie nie jesteś na to, słuchajcie. Program dla liderek, jedna za wszystkie, wszystkie za jedną, 2424 zł. Program motywacyjny I'm In, 111 zł. I dość ciekawe, bo dostaliśmy sneak peek tego na TikToku. Wyobraź sobie, że każdego dnia rano wstajesz i słyszysz głos Rii, która mówi do ciebie i przypomina ci o tym, ile masz mocy, sił, sprawczości i wspaniałości w sobie. No kurwa, Boże, to jest marzenie, tak się obudzić i od razu usłyszeć jej głos. Wyobraź sobie, że natychmiast wówczas ten dzień zmienia swoje tory i masz inne nastawienie. Na pewno tak to działa. Właśnie to jest mi potrzebne, żeby jakaś obca kobieta wysyłała mi głosówki. Ludzie, weźcie porozmawiajcie z kimś po prostu. Jak ktoś kupuje takie rzeczy, to weźcie po prostu, zadzwońcie do mamy czy coś. Babci. Nie wiem, do kogokolwiek. To będzie za darmo, nie za 111 zł. Przypominajkę, którą dostaniesz codziennie od Rii, to program motywacyjny, który będzie trwał rolująco jak subskrypcja, z której w każdej chwili możesz się wypisać po skorzystaniu z 30 dni z Rią. No i słuchajcie, dostaliśmy sneak peek tego na TikToku, jak to wygląda. No, powiem wam... Worf. Dobry, co dzisiaj robimy? Wstaliście? Wstajemy, robimy ten dzień. Być może jest korek, być może paradek. Dzisiaj wstajemy. To jest to, czajcie? To jest to, jak wejdziesz na Instagrama jakiejś losowej influencerki, która nie ma nic ciekawego do powiedzenia i ci powie: no siema, ale dzisiaj jest ładna pogoda, co będziemy dzisiaj robić? Ja idę gdzieś tam, stratatata. Macie to za darmo, wejdźcie sobie na Instagrama jakiejś Natsu. Nie wiem, jakie są te influencerki. No Natsu mi pierwsza przyszła do głowy. To jest to samo, macie to za darmo. Masterclassa Elixir, 500. Yes and more please, sztuka przyjmowania. 1500 zł. W ogóle widzicie, ile tego tutaj jest? Z tego się ludzie też mocno śmieją. Naklejka na samochód, ty widzisz korek i ja widzę obfitość samochodów. Ty widzisz wyciąganie od ludzi pieniędzy w sposób taki, żeby łatwo je zarobić. Ja widzę dokładnie to samo. Mój hit to jest Imperium Obfitości Premium. Kosztuje jedyne 11211 zł polskich. No przecież to jest jakieś szaleństwo. To jest szaleństwo, kochani. Imperium Obfitości Premium jest dostępem na rok do wszystkich programów oraz kursów Rii, które odbędą się w trakcie twojego bycia w Imperium Obfitości. Takich jak tantra, emocje, obfitość, yes and more. Pieniądze są, kobieta, dzieło sztuki, Elixir 1, Elixir 2. Jedna dla wszystkich, wszystkie za jedną. Ja mama, warta miliony, it's happening. A widzicie, a nie ma na przykład tutaj wylistowanego tego I'm in. Czyli płacisz 11 koła, niby wszystko, pakiet, masz po prostu wszystko. A jednak tego, żeby dostać codziennie od niej filmik nagrany telefonem, to tego już nie masz. Ciekawe, czy ona nagrywa to na przykład też do przodu. W sensie, no bo kurka, nie każdego dnia chce ci się malować, ładnie wyglądać, jakoś wstawać w ogóle ten. Mi się wydaje, że ona to nagrywa na tydzień do przodu, a potem ta Julka z jej teamu to wysyła ludziom. Bo tutaj jak się wejdzie w kontakt,
I ona też wspomina ciągle na tych swoich przemówieniach o jakiejś Julii. I to jest tutaj typiara, która jest jakąś chyba jej wspólniczką, czy czymś tam, nie wiem od czego jest CEO, to wiem co to znaczy, ale COO. No takie o, widzicie, ja się nie wiem jak to przełożyć na polski język, ja nie znam się na korporacyjnych słowach. No jakaś osoba z tej firmy, która jest ważna, to z nią robiła ten rytuał tam płacenia, to jest cały czas ta sama osoba. Wydaje mi się, że ona jest zatrudniona do tego, że po prostu wysyła te filmiki. W sensie dostaje od tej Rii pakiet na przykład na 2 tygodnie, nagrany jednego dnia, tylko sobie tam, nie wiem, koszulki zmienia i potem już ktoś inny to rozsyła i ona po prostu sobie, wiecie, sprawdza stan konta. Tutaj możecie na przykład zabezpieczenie obfitość, edycja bonusowa, imperium obfitości premium, w ogóle wszystko, wykład, masterklasa, kobieta dzieł sztuki, niech żyje bal, 880, co ty robisz tam? Co ty robisz na tym kursie? 4 spotkania online. Wszystkie spotkania odbyły się w kwietniu 2022. Program niedostępny akurat. Ale tak czy srak, 4 spotkania online z jakąś osobą, która w sumie mówi takie rzeczy i reprezentuje sobą takie rzeczy, o których wspomnieliśmy już wcześniej w tym materiale. 900 prawie wołać za to, za 4 spotkania online. No przecież to jest jakiś żart. No i jak widzicie, tego tutaj towaru jest naprawdę dużo. Pieniądze są na twoim koncie, pani Sokół, kiedy jakieś naiwniaki kupią twoje kursy. Jest o budowaniu pięknej i lekkiej relacji z pieniędzmi, 6 spotkań w 90 minut, które zostaną nagrane i będą dostępne na zamkniętej grupie na Facebooku do odtworzenia przez 2 miesiące. Kolejna edycja już w lipcu, także no, jeszcze wszystko przed nami. Jest dzisiaj 30 maja, no to do lipca mamy jeszcze dużo czasu, możemy się przygotować, możemy się nastroić energetycznie, możemy sobie pieniążki odłożyć, żeby zapłacić. O pani Rii napisała też na przykład Interia. Powstał artykuł o tym, jak dwójka dziennikarzy wydała 1500 zł, żeby mieć dostęp do materiałów coachingowych. Drugą analizowaną postacią jest Coach Mike, także poprzeczka wysoko, bardzo wysoko się znajduje. Została opisana działalność Rii w internecie, to co ona pisze, to co tam piszą jej odbiorcy. W moim odczuciu artykuł w dość subtelny sposób jest trochę prześmiewczy. Autorzy zwracają uwagę na chałupniczy production value, na to, że Sokół zachęca ludzi do tego, żeby do lekarza nie mówić, że choruje, tylko że zdrowieje, bo nie można o sobie mówić w czasie teraźniejszym rzeczy, które są negatywne, bo to się spełnia, trzeba mówić dobre rzeczy, bo to sobie wtedy spełnia. Nie ma w całym tym artykule jakichś takich oczywistych przytyczków w nos, ale no wystarczy trochę poczytać między wierszami, zobaczyć na przykład na te tutaj wytłuszczone zdania z tego fragmentu. Artykuł zwieńczony jest zakończeniem, w którym podsumowane jest, czym różni się z naukowego punktu widzenia prawdziwy coaching od tego, co robi Mike i Sokół. Prawdziwy coaching, zdaniem tych ekspertów, którzy wypowiadali się w tym artykule, opiera się na wiedzy psychologicznej, relacji z klientem, nie jest mową motywacyjną, historią życia czy inspirującym kontem na Instagramie. Sam artykuł znalazłam na Twitterze, bo udostępnił go redaktor naczelny Interii, Piotr Witwicki. I tutaj już mamy troszeczkę mniej tej subtelności, bo jak zajrzymy w komentarze, no to możemy bardzo łatwo przekonać się, jaki stosunek pan Piotr ma do tego typu szkoleń. No umówmy się, otwarcie sobie robi z niej jaja, tak? A to jest, on jest redaktorem naczelnym, więc no chyba rozumiecie, tak? Jak to działa. Pani Rii albo tego nie zauważyła, albo udała, że nie zauważyła, bo specjalnie z okazji tego właśnie artykułu zrobiła specjalnego live'a na swoim Instagramie. I ona totalnie się zachwyca o tym, że oni o niej napisali, że to sprowadzi jej tylu nowych ludzi, że w ogóle ktoś jej słuchał, że ktoś przeszedł przez te jej wszystkie moduły tego szkolenia, to było dla niej wielkie w ogóle wow. W sumie trochę się kurka nie dziwię. I nawet specjalnie dla nowo przybyłych osób, które pojawiły się właśnie po tym artykule, trochę zaczynam gestykulować jak pani Gosia. Otworzyła ten kurs na nowo i jeszcze dla osób, które już przez ten kurs przeszły, zaproponowała im to, że za 1/4 ceny będą mogli sobie wykupić ten dostęp jeszcze raz. Nie nazywam siebie coachem. Jestem przeszkolona, mam kilkuletnich szkoleń z bycia coachem. Jestem sex coachem, jestem tantrycznym coachem, jestem awakening coachem. Wiele rzeczy chciałam mieć, dużo umiejętności i mam te umiejętności, natomiast w ogóle się nie nazywam coachem. Ja jestem tak wdzięczna, ja jestem tak szczęśliwa, że taki artykuł wyszedł, że tak pięknie został opisane to wszystko. To jest czysta obfitość. Dla mnie to jest właśnie to dokładnie, czego ja uczę. Na kursie obfitość było
kilkaset osób, a w tej chwili się dowiedziało o tym kilka milionów. My nie zmienimy tego naszego świata, mówiąc o tym, co nie działa. My go zmienimy robiąc to, co chcemy, żeby działało. Robiąc, uprawiając to, co chcemy, żeby działało. Natomiast dla osób, które już wzięły udział w kursie, ale ponieważ nie mają już dostępu, bo dostęp był tylko na 2 miesiące, te osoby również mogą dostać dostęp do tego kursu za 1/4 sumy. Mam nadzieję, że ten materiał Pani Sokół również potraktuje jako kolejny napływ obfitości i zachwyci się tym, że postanowiłam poświęcić jej cały odcinek. Wiecie, do swojego służą komentarze, do tego, żebyście tam sobie napisali, co Wy o tym wszystkim myślicie. Pozdrawiam team Pani Sokół, bo prawdopodobnie to ten team będzie zobligowany do tego, żeby ten materiał znaleźć, obejrzeć i ewentualnie jej przesłać. A z Wami widzę się już w następnym środę. Pa, pa.